Halo, poproszę o telefon do przyjaciela. Pytanie pierwsze. Ile medali zdobyła reprezentacja Polski na Mistrzostwach Europy tegorocznych w Monachium? No chyba 14. Bardzo dobrze. Super. No, no i widzisz. Jeden punkt mamy. Dobra, finał Mistrzostw Europy, bieg kobiet na 1500 metrów. Jaki czas tam wykręciłaś? Boże, zapomniałam swojego medalu, tam mam napisane. Ale no wiadomo, że to było 4.03, ale... To nie było 50 parę? Czekaj, 50... No, 50 parę, nie? Promocyjna cena, podpowiem. 59. Tak. No? Tak, bo pamiętałam, że 50, tylko nie pamiętam... No dobra. Wymień wszystkich złotych medalistów z Mistrzostw Europy tegorocznych. Oczywiście z barw polskich. Pia Skrzyszowska. Tak. Wojtek Nowicki. I kto jeszcze miał złoto? Czekajcie, a ile jeszcze złotych medali? Weź mi podpowiedź. Jeszcze jeden, nie? Jeszcze jedna? Kurczę, bo na pewno... A nie, czekajcie, nie, 400 to nie, przecież Natalka była druga. Czekaj. Ola Lisowska, Boże, tak, to był, jeszcze dopowiem właśnie na temat tego, że to był generalnie medal, który natchnął całą kadrę. Boże, zapomniałam całkiem, bo to było przecież w pierwszy dzień, my wszyscy właśnie przyjechaliśmy i tak, tak, to był medal, który dał takiego powera całej właśnie reprezentacji Polski, no faktycznie. Te medale, które są zawsze niespodziewane, medale, na które się tak naprawdę najmniej czeka, bo zawsze czekało się na medal, tak naprawdę na medale, czy aniołków Matusińskiego, czy właśnie wielkich faworytów, jakich mamy, czyli Wojtek Nowicki, no i Fajdek Paweł, to faktycznie to były takie zawsze medale bardzo spodziewane, a medal Oli, no to jest taki... To jest taki wyjątkowy medal, bo ten medal daje takie natchnienie i ten medal daje taką nadzieję w kadrze, że nawet ktoś, kto jest w dobrej formie, a niekoniecznie jest brany pod uwagę jako właśnie przyszły medalista, ma szansę zdobyć medal. Ile wynosi rekord Polski na 1500 metrów kobiet? 3:59.22. Bo, no właśnie, znam go na pamięć, bo mi się śni po nocach. No. Takie może bardziej historyczne pytanie. Wymień trzech najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletów olimpijskich. Irena Szywińska na pewno Robert Korzeniowski. I trzecie to jego miał trzy medale, bo na pewno Tomek Majewski miał dwa złote medale, no to on jest bardzo utytułowany. Na pewno Piotrek Małachowski przecież ma dwa medale, dwa srebrne medale, bo Piotrek Małachowski przecież zawsze się śmiał, że jest wiecznie drugi. Kto jest najbardziej utytułowany? Poczekaj. Boże, nie wiem, jaki wstyd. Pojedziemy razem do Paryża. Nie wiem, sztafeta 4x400? Nie. Anita Włodarczyk. Tak! Boże!